Hej, z tej strony Emilia. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Trochę produktów jak zwykle się uzbierało, także myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam serdecznie do filmiku. Słuchajcie, zróbmy sobie dzisiaj taki miszmasz. To znaczy nie będę tego grupowała na kolorówkę, na pielęgnację. Po prostu co mi się trafi, to co wyciągnę pierwsze, to o tym powiem, dobrze? Może zróbmy to w ten sposób. Ja sobie to wszystko wyrzucę w tej chwili z tego kartonika i później będę do niego wkładała, tak żeby później łatwo było mi się z tym wszystkim przetransportować. Jak też powiedziałam, tak też zrobiłam i tym sposobem będę miała te rzeczy, które zużyłam dawno temu na samym początku, a te, które zużyłam niedawno, będą na końcu, więc pasuje. Okej, zaczynamy. Pierwsze to jest mydło. Jest to mydło z firmy Balea, którego, tak jak już mówiłam wcześniej, nie kupię już więcej, dlatego że nie było jakimś tam nie wiadomo czym i było takie sobie tak naprawdę, więc jedynie zapach mi się jak najbardziej podobał, natomiast ogólnie jest bez szału. Tutaj mam gąbkę konia, którą bardzo, bardzo lubiłam i zastanawiam się, powiem Wam szczerze, czy do niej wrócić. Używałam ją do demakijażu z użyciem żelu do twarzy i po prostu przy namoczeniu, bo ona jest teraz w tej chwili twarda jak kość, przy namoczeniu ona robiła się miękka i wtedy wykonywałam sobie taki masaż i przez to robiłam demakijaż, ale miałam przez jakiś czas taką alergię, myślę, że takie zmiany hormonalne i trochę też się zastanawiam, czy właśnie tego typu produkty nie powodują, że więcej bakterii zbiera się właśnie w tym i potem te bakterie przenoszone są na twarz. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo mi się wydaje, że może mieć to jakiś tam sens. Pomimo, że starałam się to myć na bieżąco zawsze, no to jednak w takich gąbkach chyba lubią się właśnie jakieś tam zbierać bakterie, więc no tak mam teraz stosunek do tego mieszany. Tutaj mam szampon. Okej, tutaj mam właśnie pastę do zębów Elmex. Tą pastę głównie używa mój mąż, bardzo ją lubi, ona jest wersją wybielającą. Tak naprawdę on do niej cały czas wraca. Dla mnie też ona jest okej, natomiast mam wrażenie, że jest troszeczkę za mało miętowa i ja preferuję jednak inne firmy. I tutaj jest jeszcze szczoteczka do zębów Oral-B. Właściwie nie wiem, to chyba mój mąż ją używa. W ogóle też tak robicie, że też tak używacie, że macie później takie włoski do góry zadarte? Bo ja chyba tak nie mam, a on tutaj musi mocno w ogóle chyba starać się domyć te ząbki. Teraz kolejny produkt to będzie firma Dove i jest to żel do mycia ciała, który był z pompką i który powodował taką pianę. Bardzo fajny, natomiast później zaczął mi przeszkadzać ten zapach. Był jakiś taki, nie wiem, chyba drażniący moje zmysły. No, coś takiego, wiecie, Dove ma specyficzny zapach, natomiast mi po prostu to przestało odpowiadać w którymś tam momencie, natomiast to bardzo fajny żel, nie ukrywam. Fajna była ta forma taka piankowa. Tutaj mam coś, co używałam bardzo długo. Jest to Vit i jest to taki krem, który możemy użyć do depilacji. Ja używałam go, słuchajcie, na przykład na ręce, jak chciałam, żeby były takie idealnie gładkie. I to się super sprawdzało. Nie używałam tego w okolice takie bardziej wrażliwe, czyli bikini i pachy, bo zwykle właśnie potem miałam podrażnienie. Ale gdybym użyła na nogi, to też by było okej. Więc najbardziej w sumie mi się sprawdzało właśnie tutaj na ręce. Jak lubiłam sobie tak, wiecie, na przykład latem, żeby mieć fajne, potem żeby móc się opalać, to właśnie używałam to do tego celu. Wiem, że to już jest na pewno przeterminowane, ale super mi się sprawdzało, więc kiedyś myślę, że jeszcze po to sięgnę, bo było to fajne rozwiązanie, tylko na razie teraz nie mam takiej jakby potrzeby. Tutaj mam dwie paczki chusteczek nawilżanych, które używałam dla mojego syna. I teraz tak, tutaj mamy Baby Dream, jest to kalendula i te Wam polecam, bo one są z czyjś nagietkiem. To są bardzo dobre chusteczki i w Rossmanie można je dostać za naprawdę niską cenę, szczególnie w promocji. One też są dosyć dobrze nawilżone, jest tutaj 80 sztuk i są z dosyć dobrym składem. Tak samo jak te tutaj pochodzące z Lidla, nazywające się Lupi Luta, właśnie marka wprowadziła jakby dużo produktów o nazwie Lupi Lu, bo kiedyś to były chyba tylko ciuszki i one też są naprawdę niezłe, natomiast chyba wydaje mi się, że właśnie nie jestem pewna, bo są ultra sensitive i są chyba te normal, wydaje mi się, któreś są lepsze, nie pamiętam, już Wam nie powiem, które mi się lepiej sprawdzały, ale chyba właśnie te sensitive mi się lepiej sprawdzały, właśnie nie jestem do końca pewna. One kosztują około 5 zł, więc też nie tak jakoś super tanio, ale są też całkiem niezłe, jakbyście szukały jakichś fajnych chusteczek dla dzieci.
Tutaj mam dwa produkty do włosów. Patrzcie, one są niemalże identyczne. Niemalże identycznie wyglądają te opakowania. I teraz tak, to jest akurat firma Elfa Farm i nazywają się te szampony O Herbal. I to używał mój mąż i bardzo je lubi, powiem Wam szczerze, chociaż przy drugim opakowaniu już stwierdził, że trochę mu się to znudziło i już by chciał zmienić to. Natomiast nie zmienia to faktu, że te szampony naprawdę są rewelacyjne, są bardzo wydajne, pięknie pachną. Ten akurat był do włosów suchych, zniszczonych z ekstraktem z lnu i naprawdę polecam Wam, on też fajnie pachnie. Myślę, że ja sobie chyba kupię ten szampon. No bo, no nie wiem, fajny był i też składem chyba nie był jakiś taki najgorszy. Tutaj był właśnie len, nasiona lnu, tak? Tutaj głównie ten len. One nie miały właśnie, on nie miał SLS-ów, silikonów i jakichś tam substancji koloryzujących, więc całkiem niezły szampon, to Wam polecam, bo w Rossmanie go można kupić za około niecałe 20 zł, 17 zł, a to starczy naprawdę na bardzo długo. I patrzcie, te opakowania są prawie takie same, tylko ta pompka właśnie tutaj się różni. To jest firma Insight i to jest taka odżywka, której używałam kupę czasu, ponad rok czasu. I generalnie powiem Wam szczerze, nie mogłam zużyć tego produktu, bardzo długo mi to zajęło, natomiast to świadczy tylko na plus jakby o tym produkcie. Bardzo fajny, delikatny zapach, włosy są mięciutkie, zresztą jeszcze dzisiaj ostatni raz go użyłam i ten zapach był fajny, był bardzo, bardzo przyjemny i włosy rzeczywiście jak nakładałam odtąd mniej więcej do końca, no to zobaczcie, one są w tej chwili niestylizowane, są tylko wysuszone i naprawdę fajnie wyglądają, są bardzo miękkie, dużo łatwiej się rozczesują. Bardzo polecam Wam tą odżywkę, ponieważ na całkiem nieźle się sprawdzała, wiem, że tutaj nie miała mineralnych olejów, nie miała jakichś tam, poczekajcie, czego jeszcze nie miała, parabenów, jakichś tam substancji koloryzujących, silikonów, alergizujących jakichś tam zapachów, ma organiczne ekstrakty, także naprawdę fajna, jakbyście coś szukały takiego, tylko że no to jest taka kobyłka, to najlepiej z kimś się po prostu tym podzielić, bo to Wam starczy na bardzo, bardzo długo. Tutaj mam z firmy Queen, jest to peeling solny, taki scrub naturalny z solą i ja już na pewno wiem, że nie będę kupować po prostu peelingów solnych, ponieważ wiecie co, to jest firma w ogóle Silicare. Powiem Wam szczerze, ja po prostu nie czuję się komfortowo, kiedy używam takich produktów. Bardzo lubię peelingi, ale te solne są takie kłopotliwe, ponieważ no, podczas kiedy się kąpiemy czy bierzemy prysznic, najczęściej też gdzieś tam się golimy i potem ja zapominam na przykład, że gdzieś tam się ogoliłam albo gdzieś ta sól się dostanie właśnie w okolice, które są ogolone. I to jest dramat. Ogólnie jakby nie jest to przyjemne. Dla mnie nie jest przyjemne używanie peelingu solnego. Ten akurat był błotny i on też bardzo brudził ciało, wiadomo, ale przede wszystkim wannę, więc ciężko to było domyć, więc ja jakby niekoniecznie. Nie twierdzę, że jest to zły peeling, natomiast solny, błotny to tak wiecie, niekoniecznie. Teraz produkty do twarzy. Tutaj mam coś, co używał mój mąż i bardzo sobie chwalił. Jest to L'Oreal Men Expert Hydra Energetic. Jest to taki właśnie krem, który on bardzo długo używał, już na pewno chyba w ogóle przeterminował się. Ale fajna konsystencja, taka żelowa, która szybko się wchłaniała, a myślę, że facetom właśnie głównie o to chodzi. Kolor taki niebieski, dobre nawilżenie, także to Wam polecam, bo on już ma chyba któryś raz z kolei właśnie ten produkt. Tutaj jest krem pod oczy z firmy Vianek, który, tak powiem Wam szczerze, całkiem nieźle się sprawdzał, ale to nie był taki krem, do którego wrócę. On się dosyć szybko wchłaniał, ale też polecam go Wam przede wszystkim na noc, ponieważ konsystencja była dosyć taka gęsta. On był z ekstraktem z chmielu i to był właśnie taki bardziej odżywczy produkt. Tutaj widzę trzy produkty do rzęs i tutaj mamy tusz do rzęs, który absolutnie uwielbiam, który mi się skończył i już płaczę, że go nie mam, czyli Eveline All-in-One. Uwielbiam, po prostu fantastyczny. Na pewno będę do niego nieraz wracać, ponieważ jest po prostu świetny. I on ma jaką szczoteczkę? On ma szczoteczkę silikonową. Rewelacja, naprawdę świetny tusz. Jak nie mieliście go, to po prostu sięgnijcie. Tusz, który z kolei nie za bardzo mi się dobrze sprawdzał, jest to Lovely Pump Up Mascara. Co kto lubi, ta szczoteczka już jest inna, ale nie wiem, jakoś taka właśnie jest ta szczoteczka, taka bardziej toporna, mniej wyginająca się. Trudno mi powiedzieć, o co chodzi z tym tuszem, że mi się on nie sprawdził, ale no nie lubiliśmy się. To już jest chyba drugi raz, kiedy go mam i średnio.
ostatnio. I tutaj jest również z Eveline SOS Booster, czyli taka odżywka, która podbija, jakby mam wrażenie, wygląd wytuszowanych rzęs, czyli najlepiej ją użyć właśnie pod tusz, bo ona właśnie, gdyż odżywia, to jeszcze dodatkowo jakby powoduje, że potem łatwiej i lepiej się przykleja tusz do rzęs, do naszych właśnie, do naszych rzęs. Tak tutaj masło maślane, ale jest po prostu fantastyczna i to jest tak samo, ta właśnie szczoteczka jest niesamowicie miękka, giętka i może to jest właśnie, no może to jest cały ten sekret, bo to są, widzicie, prawie te same opakowania i te szczoteczki są takie same silikonowe, więc no super, to na pewno sobie kupię jeszcze raz. Z makijażu jeszcze dwa cienie, które są po prostu totalnie, ale totalnie zdezolowane. To jest Belle i to jest Belle. Ta tutaj, to tutaj trio, zobaczcie jak to wygląda. Ja to używałam naprawdę bardzo długo. Numer 6. Takie trio, które fantastycznie mi się sprawdzał, ten szczególnie brązowy kolor. I może nie to, że płaczę, bo ja sobie chcę kupić jakąś taką fajną paletkę jeszcze, nie wiem jaką, ale chcę sobie kupić fajną jakąś paletkę właśnie cieni. Także polećcie mi, jeśli macie jakieś sprawdzone, gdzie są maty i takie też szalone kolory, ale takie bardziej na co dzień. Więc to naprawdę super mi się sprawdzał ten cień i też ten właśnie matowy nudziak, to był kolor, nawet nie wiem jaki, bo mi się to już zepsuło. Też używałam, męczyłam, trąbiłam o nim, że jest fantastyczny. Belle firma Matte Nude, rewelacja, właśnie na całą powiekę fantastyczny dawał efekt, także już nie będę o tym dużo mówić. Z kolorówki jeszcze korektor, który w jakiś sposób dziwny w ogóle stracił swoje właściwości kryjące. O kurczę, chyba trochę mi się wylało, no okej. W każdym razie niby był okej, ja robiłam test tego produktu, ale potem się okazywało, że jakoś nie spełniał swoich funkcji, więc muszę go wyrzucić. Korektor nazywał się Be Perfect z firmy Liren. I tutaj mam błyszczyk z firmy Vibo Million Dollar Lips i to jest odcień, zaraz Wam powiem, numer 2. Coś, co mam aktualnie na ustach, co wygląda bardzo ładnie, ale już wiem, że jest to produkt, który nadaje się do kosza, ponieważ ciężko już jest nim właśnie wyrysować usta, on już jest też bardzo gęsty, nie jest to komfortowe uczucie nosić go na ustach, więc ostatni raz dzisiaj właśnie po niego sięgnęłam i zdecydowałam, że go wyrzucę, bo prawdopodobnie się albo przeterminował, albo to jest 6 miesięcy, więc na pewno się przeterminował, ale już też nie jest to komfortowe noszenie, więc po prostu go wyrzucam, ale jak najbardziej polecam, bo bardzo, bardzo dobry produkt. I tutaj mam takie, widzicie, malutkie produkty. A takie. I tak, tutaj miałam jakiś tam płyn micelarny z Yves Rocher, taki, wiecie, średniak, nie ma co tu dużo mówić. Coś z Bumble and Bumble, to dostałam w, nie wiem, w jakiejś tam paczce. Ja w ogóle nie wiem, jak mam to używać, słuchajcie. To w ogóle miało chyba jakoś unosić włosy u nasady, coś tam robić, ale kompletnie nie mam pojęcia, jak to się używa i jakby leży to bez sensu zupełnie, więc po prostu to wyrzucam. Tutaj mam taką pomadkę do ust, która się po prostu jest wazeliną, to nie jest jakaś pomadka fantastyczna, więc to wyrzucam, bo nie spełnia żadnych moich oczekiwań. Tutaj to była akurat z Veli odżywka, taka próbeczka, którą zużyłam, ale też już ją mam trochę czasu i jakby też dbam o te włosy moje w tej chwili na tyle, że nie chcę używać czegoś, co może być przeterminowane, ale fajnie to się sprawdzało na wyjazdy. I tutaj szampon z firmy Glint, który też był próbką, który używałam też na wyjazdach. Bardzo fajne opakowanie, myślę, że jeszcze to opakowanie będę wykorzystywać. Właśnie na wyjazdy się to super sprawdza, żeby coś tam przelać, ale ten produkt, wiecie co, też nie był jakiś taki rewelacyjny. Niby dodający objętości włosom, ale nic tutaj nie było takiego, żeby spowodowało, żebym zaraz się go kupiła. Słuchajcie, te produkty były fajne z firmy Equilibra. To były takie, takie chusteczki, które nadawały się do makijażu twarzy i oczu. Może to teraz akurat nie jest fajny widok, bo to jest zużyta ta chusteczka, ale ona fantastycznie, chciałabym Wam właśnie to pokazać, fantastycznie zmywała zarówno tusz do rzęs, jak i makijaż, jakiś tam z twarzy. Fajnie też pachniała, także taka jedna chusteczka wystarczyła mi, żeby zrobić demakijaż całej twarzy, co uważam na wyjazdy jest też fantastyczne, więc takie chusteczki Wam polecam, one są właśnie z firmy Equilibra, nazywają się Argan i dalej Wam nie przeczytam, bo jest po włosku, a to już jest za dużo dla mnie, ale wiem, że właśnie nadawały się i do twarzy, i do oczu i tutaj jakieś były micelarne tam związki.
Też było bez parabenów, patrzcie, nawet po włosku potrafię coś. Bez parabenów, bez jakichś tam olejów, bez pegów, SLS-ów, SLS-ów, czyli tak naprawdę całkiem niezły skład. Tutaj mamy z firmy Anida płyn micelarny, który był całkiem niezły, natomiast nie nadawał się absolutnie do demakijażu oczu, ponieważ rozcierał tylko ten tusz, więc totalny bubel pod tym względem, ale jako taki właśnie do odświeżenia twarzy, czy do demakijażu z delikatnego czegoś, co mieliśmy na twarzy, jak najbardziej. No i antybakteryjny taki żel do rąk z Clean Hands. No nic specjalnego, taki wiecie, taki średniak. Ostatni produkt, który naprawdę fantastycznie mi się sprawdzał, to był krem Dermosan, krem lekki, który używałam dzień w dzień i na wieczór, który fantastycznie wyleczył moją twarz w momencie, kiedy miałam właśnie takie stany alergiczne, zmiany hormonalne, gdzie wyskoczyły mi właśnie różnego rodzaju takie krostki na twarzy. To ten krem fantastycznie nawilżał i nie podrażniał mojej skóry, więc to Wam polecam. Dostępny jest w aptece. To by było wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Słuchajcie, dajcie mi znać, co Wy zużyliście ostatnio, co polecacie, oraz te pytania, które tam Wam w trakcie filmu zadawałam. Też liczę na to, że gdzieś tam pojawią się komentarze i coś mi doradzicie. Tymczasem zapraszam do kolejnych moich filmów. Pozdrawiam. Pa, pa.